czy laureatka telekamery w kategorii muzyka. I coś, co mogli Państwo przeoczyć, a może nie, laureatka czy właścicielka wyjątkowej, platynowej telekamery wręczonej w zeszłym roku w trakcie trwania Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Panie, Panowie, Doda! Dziękuję za gromkie brawa. Cały kraj powinien być nominowany, bo u nas każdy jest ekspertem od absolutnie wszystkiego. Natomiast serio, juror jest jak saper, nie powinien się mylić, ponieważ każda jego pomyłka to czyjeś stracone nadzieje, zdeptane marzenia, a dobra ocena to trampolina do osiągnięcia celów, przede wszystkim wydobycie potencjału. Ja przez 18 lat bycia na scenie wszystkie 102 nagrody muzyczne dostałam od najlepszego jurora, czyli naszej fantastycznej publiczności. Zobaczmy, jak oceniła w tym roku nominowanych. Uwaga, napięcie rośnie. 19% głosów i trzecie miejsce zdobyła Małgorzata Walewska. Dalej. 21% głosów i drugie miejsce zdobyła Ewa Wachowicz. No po prostu taka podekscytowana. Telekamerem Teletygodnia 2017 w kategorii juror wynikiem 35% głosów zdobył kto? Agustin Egurona! Mówiłam, jak dostaniesz jedną, to już się skończę dalej. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwy. I wniosek mam taki, że chyba mam talent. Nie tylko do tańca. I chciałam ogromnie podziękować przede wszystkim telewizji TVN, dyrektorowi Edwardowi Miszczakowi, że mogę być jurorem w tym programie. Całej produkcji. Agnieszce Chylińskiej, Małgorzacie Foremniak, reżyserowi Wojtkowi Wańskiemu, którzy tworzą tak dobry program, że Polacy go kochają. Jestem ogromnie szczęśliwy, to są najfajniejsze chwile w życiu, kiedy czuję, że to, co robi, się jest dobre. Dziękuję bardzo.